Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No tutaj jesteśmy dzisiaj w Kosakowie. Po dłuższym czasie odwiedziliśmy kolegę Maćka, ale to wiąże się też z tym, że przygotowywaliśmy tutaj to wszystko, co widzimy tutaj na placu. Jest to taki gołębnik modułowy, nowa koncepcja gołębnika, który tutaj mieliśmy. Ten gołębnik, który tutaj wcześniej był, ten biały, on tutaj dalej jest, tylko go przestawiliśmy tutaj. No po prostu potrzebowaliśmy troszeczkę miejsca na inne gołębie. Tutaj też przy okazji pokażę, mamy też kolejny gołębnik wybudowany. Tutaj naprawdę dość dużo prac zostało wykonanych. A dzisiaj tutaj w kilka osób stawiamy gołębnik, który będzie stał w miejsce tego gołębnika, z którego w zeszłym roku mieliśmy gloty gołębi młodych tutaj w oddziale. Te gołębie z tego gołębnika, co tutaj był biały, zostały przeniesione tutaj, są obok. One będą latały jako gołębie dorosłe, natomiast tutaj chcemy mieć taki gołębnik, gdzie będziemy mieli troszeczkę większą ilość gołębi młodych i też troszeczkę ten gołębnik inaczej wygląda. Teraz akurat widzimy, wykorzystaliśmy te wszystkie bloczki, które wcześniejsze stanowiły fundament niejako tego gołębnika. Teraz dobudowujemy tutaj podłogę, tą ramę, tą podstawę i tutaj tak zrobiliśmy, troszeczkę się wzorując na kolegach Tadeuszowi i Tadeuszu i Witoldzie Mocarskim. Oni mieli takie te z bokach, po bokach takie do wentylacji specjalne lusta. My tutaj tak zrobiliśmy, że wykorzystaliśmy rusz z firmy Polmar. Teraz tutaj właśnie podstawę już mamy. Na podstawę za chwilkę zostanie nałożona ta część główna, te ściany. Ściany mamy tam w modułach. No tutaj na razie teraz jeszcze tak troszeczkę pobojowisko jest, bo te stare wszystkie akcesoria, które mieliśmy na wyposażeniu, musimy teraz je posprzątać, wyczyścić, a będziemy później tutaj mogli. No i skręcamy teraz kolejne elementy gołębnika. Zaczęliśmy od podstawy. Podstawę mamy tak zrobioną, że w 4 osoby bez najmniejszego problemu tutaj położyliśmy. Można by było nawet w mniej osób, jakbyśmy mieli to pozbawione gratingów, pozbawione tych płyt. Ale my mieliśmy akurat możliwość tutaj skorzystać z pomocy kolegów, także jest na razie dobrze. I teraz dokręcamy podłogę. I na tej podstawie będzie można sobie po prostu tutaj wchodzić. A idea jest taka, nie macie, że jak będziemy tutaj, gołębie będą się załatwiać na tą część środkową, to później, kiedy będziemy zgrabiać, to wszystko może tam w te gratingi, ruszta spadać. Kurz wszystko będzie uciekał. Dokładnie. I to jest taka koncepcja, co mówię, zaczerpnęliśmy z tego. Inspiracją były to, co mieli koledzy mocarscy w swoich gołębnikach. Oni mieli wprawdzie to zrobione na siatce stalowej, troszeczkę węższe. Ja się tutaj wziąłem, że tak powiem, zasugerowałem możliwościami materiału, który posiadałem, a właściwie mieliśmy kupione właśnie z firmy Polmar te luszta podwieszane. Zobaczymy, ja sobie je na pile normalnie dociąłem, bo tutaj zobaczmy, tu jest bardzo łatwo je można docinać. I sobie tutaj tak zrobiliśmy, że mamy teraz to wszystko jako wymienne. I to będzie bardzo łatwo to można umyć, bo tutaj też w porównaniu z tamtym gołębnikiem, który mieliśmy wcześniej, dokonaliśmy takiej modyfikacji, że ściany, które będziemy stawiać za chwilę, pokażemy, jak będziemy to robić, one będą miały tą gładką część w środku, że jak po prostu gołębie sobie będą chodzić, to będziemy mogli kerszerem z ściany umyć z wewnątrz, tak, i to spłynie. Zobaczcie, będzie miało możliwość spłynąć przez te tutaj ruszta, które mamy. O, dobrze. Tutaj będziemy troszeczkę inna koncepcja woliery, także to musimy wziąć sobie tutaj popatrzeć. Dobrze. O, tu widzimy ten stary gołębnik, jak go mieliśmy. On jeszcze będzie tutaj wysprzątany, ale tu popatrzcie, tutaj kiedy mieliśmy wewnątrz tę konstrukcję drewnianą, to tutaj nam troszeczkę brudu zostało na ścianach, natomiast teraz w tamtym gołębniku niejako odwracamy, ale ten gołębnik tutaj sobie wykorzystamy, te gołębie, które tutaj będziemy mieli na sprzedaż młode, to tutaj będą mogły sobie spokojnie czekać na swoje tutaj kolej do wysyłki, czy też do odbioru przez klienta. Natomiast ten gołębnik, to jest ten gołębnik, który będziemy latać na gołębie dorosłe już tutaj. Tu będziemy się starali właśnie też pewnych zmian dokonać, wloty, no żeby to wszystko było konkretnie. O, tutaj widzimy już kolejne teraz przęsła są w ten sposób wykonane, że stanęły to takie 2,5-metrowe ściany, 2-metrowe ściany mniej więcej. Zaraz sobie popatrzymy. To jest, jak się nazywa, ściana boczna, któraś z bocznych. Nie, to jest zewnętrzna. O tam, wróg. Nie, odwrotnie. O tak, na ścianę. Tam, Radio, ty musisz wejść. Radek wchodzi. O, i ona będzie tam przykręcona o z tyłu. O, właśnie. I tam do ciebie, Robert. O. I tam na samym rogu to. Na samym rogu. Nie, na rogu. Na zewnątrz. I dalej. Na samym rogu. Jeszcze dalej. Za rusztem. O tak, o. O, i tak będzie to zrobione.
I druga ścianka będzie postawiona tutaj obok. No i tu widzimy kolejne ściany gołębnika. Są stawiane. Tutaj wprawdzie w Gdyni powinniśmy mieć barwy innego koloru, żółto, niebieskie, ale niestety no, to nie jest tak, że my tutaj specjalnie Lechię Gdańsk promujemy, bo takie barwy ma tutaj antagonistyczna drużyna z Gdańska. Po prostu mieliśmy akurat poliwęglan tej grubości w takim wymiarze i dlatego został użyty, bo żółto, zielone, żółto, niebieskie mamy też poliwęglany, ale one niestety były troszeczkę cieńsze, a na ściany... No to zmienimy, jak będzie problem, ale na razie zobaczmy, ściany mamy w takich modułach dwumetrowych mniej więcej, one są bardzo wygodne wtedy do noszenia. Tak jak mówiłem, zobaczmy, ściany już teraz kiedy stoją, to widzimy, jest cała powierzchnia gołębnika jest gładka i tak jak przed chwilą, kiedy demontowaliśmy ten gołębnik, który tutaj był, no Maciek go tam szlauchem tak chlapał, mył, no ale po tamtych trzeba było, że tak powiem, tych profilach, że tak spadało to wszystko. Teraz się wszystko zbierało. O, i teraz pokażemy, a ta zewnątrz, dzięki temu, że taką koncepcję przyjęliśmy, o, tutaj... On tak wygląda na przykład z tyłu, zobaczmy całkowicie inaczej, ładna taka konstrukcja, mi się na przykład to podoba. No. Nawet nie dlatego, że to sam robiłem, ale to po prostu ładnie to wygląda tak dość stylowo. Prosta tym też prostota tego, że tak powiem, montażu, bo moduły sobie takie możemy w domu przygotowane już przywieźć. Akurat tak my to dobraliśmy wielkości też, żeby nam na samochód pasowało wszystko. Tam jeszcze zostały nam, widzimy tutaj daszki, daszki pokażę jak one wyglądają. One będą na niejako tam koronę, taką tą wieniec spinać. Tutaj drzwi są jeszcze przygotowane, ściany przednie, ale to dopiero wszystko przed nami. I ten gołębnik on jest troszeczkę większy od tego, który mieliśmy, bo ma około 2 metrów na 4, tamten był 2 na 3. No i całkowicie inna konstrukcja dachu tu będzie. Wolierę przywieziemy w ciągu tam następnych 2-3 dni. I tak troszeczkę to będzie inaczej rozwiązanie, też wlotów zrobione. No ale myślę, że to rozwiązanie się nam też sprawi. Przy okazji widzimy, że te cele, które mieliśmy w zeszłym roku wykonane, te siodełka niejako. Zobaczmy, teraz mamy akurat pogodę. Maciek wprawdzie nie ma kersiera, bo gdyby się to robili, to pchałby, że tak powiem, stąd od razu odrywany był. Natomiast teraz trzeba na początku trochę zmoczyć, odczekać trochę, a później jeszcze raz i wtedy to wszystko wpłynie. Ale za to mamy słońce, to już było wcześniej zrobione, to zobaczmy, to jest ładnie wyczyszczone. I tak sobie teraz te 3-4 mamy takie cele, tam jeszcze jest czwarta. I sobie te gniazda oczywiście wykorzystamy. Tutaj słoneczko nam za chwilę je wysuszy. Będziemy mogli je w tym gołębniku je zamontować. O. A tutaj popatrzmy. Kolejne elementy są już tutaj montowane. No i mamy kolejne elementy gołębnika. Raptem mamy tutaj ten boczny taki o wymiarze około 2 metry wyszły 6 sztuk. Teraz to dokręcamy. Za chwilę będzie ta konstrukcja dachu przykręcona na niejako to zepnie, tak jak mówiłem. Tam tylko w pierwszej kolejności musimy dokręcić płyty, które będą stanowiły dach. O, dach też będzie spoliwęglany, to jest taki troszeczkę grubszy, inny troszeczkę rodzaj. O. O, on tak wygląda. On jest specjalny taki, on się na dach nadaje mleczny. O, zaraz tu zjeżdżamy go, najpierw dokręcimy do tej konstrukcji tutaj, tych dwóch elementów, bo chodzi o to, żeby to też łatwo zamontować, żeby nie było, że tam trzeba wchodzić. Po prostu wszystko się jako zrobi tutaj na ziemi, a tam się tylko założy jako koronę niejako. A później się dołożymy tylko tutaj. Tu będzie taka pewna woliera z błotem i z tyłu jeszcze będzie jedna woliera, żeby wchodzić, będą mogły sobie całą tutaj okolicę oglądać. No może teraz tutaj wejdę do gołębnika, pokażę jak to wygląda wewnątrz, o, widzimy. Napiszę to później zmyjemy, ale myślę, że tutaj będzie wyglądało całkiem. Co chcesz powiedzieć? Co? Nie, bardzo biało-zielone. Nie wspominamy o tym nawet. Nie. Dobrze. Zobaczymy sobie. Za chwilę będziemy tutaj też montować zaraz dach. No i przystąpiliśmy do montażu dachu. Troszeczkę wieje, ale na pewno to nie przeszkadza, tyle tylko, że w kamerze może być słychać gorzej. Teraz go lekki jest, położyliśmy do góry, skręcamy go. Będziemy za chwilkę dokręcać do tutaj wszystkich tych ścian. No, jesteśmy cały czas u kolegi Maćka Wudzika, stawiamy gołębnik. Właśnie teraz już kolejne elementy gołębnika zamontowaliśmy. W międzyczasie tutaj zobaczmy do gołębnika. My tutaj sobie przywieźliśmy specjalnie stół taki ogrodowy. Takie też mamy w ofercie, że do gołębnika dowozimy
najróżniejsze miejsca takie, nawet że można. Z żubrem. Tak, że rekreacje możemy sobie tutaj, że tak powiem, zrobić i posiedzieć sobie spokojnie, ale to wszystko mamy też kolorystycznie dobrane specjalnie, ale popatrzmy, ten gołębnik tak wygląda po zmontowaniu. Tutaj oczywiście zaraz jeszcze będziemy dorabiać tutaj wolierę z przodu i zamknięcia tutaj, ale patrzmy tutaj, żeby nam drzwi nie wpadały, sobie takie blokady zrobiliśmy. O, jeszcze tutaj za chwilkę zasuwka będzie. No i będzie można tutaj sobie już zobaczyć, jak ten gołębnik wygląda. O, mi się on podoba, taka drobna filigranowa konstrukcja. Tam na szczyt jeszcze, żeby nam nie padało, taki specjalny łącznik z blachy damy. Oczywiście tam będzie izolacja, żeby ten deszcz nie wpadał tam. No i tak wygląda, zobaczmy, ten gołębnik. Oczywiście musimy go jeszcze wyposażyć w siodełka. Tutaj chcemy zrobić taką troszeczkę inną konstrukcję, bo zrobimy tak, jak kiedyś mieliśmy w Toruniu, grzędy takie. Te grzędy przywieziemy za dzień, dwa. Na razie będziemy tutaj musieli tylko wymiary pobrać, jakie tam zrobić. Zgodnie z Maćkiem jeszcze rodzaj wlotu. No i tak postaramy się, żeby to ładnie wszystko wyglądało. O, wejdziemy teraz jeszcze do środka, pokażemy, bo tutaj, kiedy już zamontowaliśmy wszystko, zamykamy te szczyty. O, tutaj kolega i Radek. O, jakby ktoś taki gołębnik zamówił, to cenę podamy. Będzie można liczyć, że oni będą taki gołębnik zamontują. O, i tak on wygląda, widzimy w środku. Ściany są z poliwęglanu, można zmyć. Tutaj idealnie, jak będziemy wodę spryskiwać ściany wodą, to ta cała woda będzie spływała do tych tutaj rynsztoków, tych bocznych rusztów i tam będzie można sobie to po prostu wszystko mogło będzie spłynąć. O. Oczywiście ten gołębnik, tak jak mówię, posadzić musimy jeszcze w system, tutaj będzie wolierka, to jest dosłownie jeden dzień roboty. No, trzeba ten świat alkohol, że tam jest napisane, też usunąć, tego lekko przetrzeć rozcieńczalnikiem, żeby ładnie estetycznie wyglądało. No i tak wygląda gołębnik. O. Dobrze. Teraz jeszcze tylko zasuwkę sobie tutaj domontujemy, żeby było. No i można by było praktycznie już dzisiaj nawet zasiedlać. Zobaczmy, zostawiliśmy, wykorzystaliśmy tak, że ta płyta poliwęglanowa, którą użyliśmy na dach, ona wystaje nam tutaj po kilka centymetrów z boku. Staraliśmy się wykorzystać wymiar tej płyty, bo płyta taka jest sprzedawana w rozmiarze 6 metrów na 2,10 m. Dlatego tutaj ten gołębnik też tak zrobiliśmy, żeby on tu nie przekraczał 2 metrów, tak żebyśmy mieli po te kilka centymetrów zapasu z każdej strony. No i tak idealnie nam też pasowały tutaj wymiary do naszej konstrukcji. No i co najważniejsze, dach, tak jak widzieliśmy, my go zmontowaliśmy wcześniej tam na dole. Montaż jego, nie musieliśmy wchodzić, żadnych dachówek układać, żeby to, po prostu staraliśmy się to zrobić, żeby to było jak najprościej i jak najszybciej zmontowane. No ale też mamy doświadczenie, bo taki gołębnik, jeszcze raz pokażę, ten, który tutaj stał, przenieśliśmy w to miejsce. Za chwilę do tego gołębnika musimy jeszcze dołączyć tą wolierę. No a teraz popatrzmy przy takich meblach ogrodowych, bo my, jeżeli taki gołębnik robimy, to też zawsze się staramy, żeby to hodowcy przyjechali, sobie mogli siąść spokojnie. Takie różnego rodzaju stoły, ławy też wykonujemy. Także zamawiając taki gołębnik, można sobie też tutaj, że tak powiem, przy okazji tej architektury ogrodowej trochę też zamówić. Ale zobaczmy, tak on wygląda. Jeszcze dzisiaj pracy nie kończymy. Tutaj sobie pomierzymy wymiar, ustalimy, no ale mi się na przykład on podoba. No, dzisiaj kończymy tutaj to, co zaczęliśmy robić od rana. Postawiliśmy ten tutaj jeden gołębnik. Udało nam się też przenieść tamten gołębnik, który stoi tam pod tymi brzozami i rozpoczęliśmy też budowę. Macie, jak to się nazywa? Dla wdów. Ja to mówię, za co? Ancel. Ancel, tak? To jest po prostu, tutaj Maciek miał taką malutką, taką jakby wolierkę, coś takiego dla wdów. Tutaj robimy większą, no niestety już się pomału dzień kończy, to nie znamy rady tego wszystkiego skończyć, ale jutro tutaj przyjedziemy, będziemy dalej to kontynuować pracę. Także tutaj to wszystko wymaga. Tutaj też mamy taki troszeczkę dylemat, bo z uwagi na to, że tamten gołębnik wykonujemy i ten tutaj z boku z poliwęglanu, taki, on jest taki biały, biało-zielony, różne kolory i ten chyba pomalujemy na biało, żeby też tak komponował się troszeczkę z tym. I no to jest gołębnik, no myślę, że rewelacyjny. Tamten zdał egzamin, bo gołębie wylatały, były strasznie późne gołębie, różne gołębie były i wylatały drugiego wicemistrza oddziału. To w tym gołębniku myślę będzie dużo lepiej, w zależności jakie gołębie będą, ale na sam wygląd ten gołębnik już powinien wygrywać. Nie? No nam się podoba, bo nawet jak już nad nie będą wygrywać, tak, no to będziemy się mogli ze stołem, na przykład o tej właśnie co tam tutaj mamy, o tutaj właśnie też właśnie. Jeżeli kogoś by interesował taki gołębnik, to do Maćka dzwonić, ofertę z ceną u niego można będzie znaleźć i tutaj też panowie, którzy tutaj byli, niech się pokażą, to pan Kamil, pan Radek, pan Robert. No. Będą mogli ten gołębnik, że tak powiem, zbudować. Znaczy my go budujemy na miejscu i po prostu stawiamy. No. Widzimy tutaj, potrzeba nam tylko troszeczkę bloczków betonowych, a resztę wszystko już my dowozimy. Znaczy jak się gołębie znudzą, to można tam mieszkać. No, tak na to nie, no tak
No tak robimy, żeby... No, taka, latem tak. No podejdziemy, pokażmy, no zobaczmy, no tak on wygląda teraz. Tutaj oczywiście jeszcze musimy dobudować parę elementów, one jutro będą dowiezione. Ale on tak wygląda właśnie, o, zobaczmy. Specjalnie go zrobiliśmy takiej szerokości, on jest minimalnie mniej niż 2 metry, ma 196 cm po zewnętrzu, ale to ja jeszcze powiem dlaczego, bo my to wozimy samochodem z taką paką, że ma 190 chyba 8, to wszystko się robi tak, żeby to idealnie było... nam udaje się przechodzić. I druga rzecz, a dlaczego też jeszcze, bo tu wykorzystujemy rusz pana Marka Rzepki z firmy Polmark i tutaj nam akurat raz, dwa, trzy, cztery przęsełka wchodzą i jakbyśmy kolejne dorzucili, to mamy już o 40 kilka centymetrów więcej, to by nam troszeczkę utrudniło, natomiast tutaj z tyłu mamy 6 przęsełek na długości, to jest około 3,60 i tam połówki na rogach i to wychodzi, całość głębnika jest 417. Nie robić nic, żadnych tych, zrobimy tu grzędy dla młodych gołębi, takie grzędy po prostu składane, żeby później łatwo sprzątać gołębnik i zmyć. Gołębie będą przyganiane, tam będzie otwór, czyli wszystko tak, żeby było łatwo. No bo my jesteśmy leniwi troszeczkę, no właśnie. Tak, i mamy no, dużo innej pracy. I też jeszcze inna rzecz, że właśnie tutaj proszę się nie martwić, że tutaj jest napisane na przykład światło alkoholi czy coś, bo to akurat takie płyty no miałem i no trzeba to zmyć, ale... To zmyjemy, a światło alkoholi, no każdy lubi. No, to właśnie, a i do gołębnika zawsze jakby ktoś chciał zamówić, to jeszcze wykonujemy wszelkiego rodzaju tutaj architekturę ogrodową. Ci panowie, o których mówiłem, zawsze też mogą dowieść, czyli takie stoły, bo jak wiadomo siedzi przy gołębiach, się obserwuje, to warto sobie tam spokojnie spędzić gdzieś czas i możemy sobie przy tym... Solidne. Takim tak, właśnie mocne. No ale nic, tutaj jeszcze jutro będziemy mieli wolierę i tutaj będzie tak do tej wysokości wlot, robimy go specjalnie troszeczkę niższy, chodzi nam o ten wejście, bo mieliśmy doświadczenie z zeszłego roku, że jednak jak jest taki mniejszy ten wlot, one sobie doskonale z tym radzą, ale mamy pewność odbicia. Nie przeskakuje. Nad sobą, dobrze. Do zobaczenia, jutro kolejny dzień, pokażemy jak montujemy, bo tutaj jeszcze pokazałem, przejdźmy ten gołębnik, który koledzy wszyscy widzieli. My go tutaj przenieśliśmy, gdzie nam się właśnie byliśmy większą ilością osób, tam się to udało ładnie zrobić. Tu już mamy te gołębie, które tam były, ja może je pokażę. Tutaj też grzęda będzie, na razie tylko zrobiliśmy takie boczne siodełka, a na środku będzie grzęda. I tu sobie będą te gołąbki mogły... Gołębie na sprzedaż, tak, ktoś kogoś interesowały, jest trochę późny gołębi. Jeszcze gołębi od Rolanda Fitznera, tych późniaków. Tak, po Rolandach, bo tamte sprzedaliśmy, tak. A nam zostało właśnie zeszłego roku, ja jeszcze u siebie też mam tak, że będziemy, no niestety, jak to mój szef z boso chodzi, ale no po prostu proszę mi... Nie ma czasu. Czasowo, no. Ale tutaj bardzo... mamy jeszcze, i zobaczmy, tu mamy jeszcze jeden gołębnik, bo my tutaj u Maćka tak dość intensywnie rozbudowujemy to. No. Nam bardziej chodzi o stworzenie takich miejsca, że możemy mieć gołębie do rozpłodu, jakieś na sprzedaż i gołębie do lotu i jakieś izolatki różnego rodzaju, no i takie po prostu miejsca, żeby ktoś nawet przysłał gołębie, bo kolega z Anglii jeden chce nam przysłać gołębie, czy z Norwegii. Na sprzedaż to ktoś musi je trzymać, no ja się tak aż nie znam, nie mam czasu, a kolega Maciek z uwagi na to, że przebywa cały czas tutaj na miejscu, to sobie z tym doskonale poradzi. No z tym gołębnikiem mamy trochę problem, ale nie dlatego, że on jest jakiś zły, tylko nam kolorystycznie przestał pasować troszeczkę, ale myślę, że my go na biało pomalujemy, te duże belki będą takim kolorze jak tam z boku. Tutaj też tak zrobimy jeszcze takie troszeczkę inne wloty, żeby nie było takie nadstukane. Po prostu, bo to będziemy innym systemem lecieć, tu będziemy lecieć teraz już wszystko, przechodzimy na AMC. Czyli no, AMC jest jednym chyba z najlepszych systemów, jaki w ogóle jest i zmieniamy go. Ona też opowiada jedną rzecz, że dzięki temu, że lecąc na zegarze i tak jak widzieliśmy, podłączamy się do komputera, mamy wszystko możliwość w czasie rzeczywistym obserwować przylot gołębi. No i to będziemy o tym mówić, no tylko proszę mi wierzyć, no, tym bardziej, czasowo że, to jest tym troszeczkę... bardziej, że to wszystkich interesuje, gdyż tu mamy gołębie, no siedzą tu gołębie praktycznie te, które latały. Wszystkie te 40 kilka sztuk, tak, 5 czy 6, które latały na tym małym plastiku. Ale przepraszam, teraz... jeszcze powiem, proszę zobaczyć, ja tam przed chwilą byłem w tamtym gołębniku obok, no. I tam było jaśniutko. Tutaj troszeczkę ciemno, tutaj Maciek musi cały czas doświetlać, a w tamtym gołębniku, co mamy z poliwęglanu, białe ściany, tam jest naprawdę jasno. No, jedni to może lubią, jedni nie. Gołębi jest tu trochę, te wszystkie młode będziemy wystawiać, w większości na parę sobie zostawimy, zobaczymy do sprawdzenia, reszta wystawiamy na aukcję. Myślę, że naprawdę gołębie ciekawe, z ciekawych krzyżówek, ciekawe kolory wychodzą, na przykład z dwóch niebieskich wychodzi o coś takiego. Pstry. No. Ładnie jakie pary to jest? Ładnie wychowane, to jest tak.
Zbyszek Oleksiak i 425 to jest Sebastian Wardęga. Nakrapiany niebieski gołąb i wyszedł taki młody sobie, taki ładny. Tutaj mamy każdą celę opisaną, także... Tak, młode są... O, tutaj tylko jeden myślę, nie jest opisany, ale to macie... Tam są akurat dwa pedały. Mówimy członkowie jak społeczności LGBT tam wiesz. Ale karmią. No, żartuję. Opiekują się młodym. Ty podłożyłeś się tam gołębia. Tak, opiekują się młodym z tej pary. Obok, a para to była PL059, to jest twój i Zbyszka Oleksiaka. Tak, i Zbyszka Oleksiaka. 1548. Czyli Deklak, a Zbyszka to już tak dokładnie nie wiem. A młode są... Ale powiedzmy, bo te gołębie Golek i Zbyszka przykładowo co piękny tutaj mam... Piękny szali będzie, proszę bardzo. To to są też Zbyszku, ten Maciek, to są gołębie, przecież Zbyszek mieliśmy 10 gołębi do lotu i jeden tylko zginął. Jeden zginął, ale ten gołąb zginął nie w lotach, tylko przed lotami. No dokładnie. I to była mocno samiczka, podejrzewam, że to taki pstry gołąb to padł łupem tej naszej Sokolnicy. Tutaj mamy jeszcze, zobaczmy, bo mamy tak, tych gołębi proszę się nie dziwić, że tak jest dużo, bo tutaj akurat musieliśmy gdzieś zablokować tam wejście, bo samice siedzą praktycznie cały czas w tym karcerze, znaczy karcerze, w karcerze to samice pójdą praktycznie, jutro skończymy i od jutra pójdą tam, żeby nie zniosły... Nie, one wcześniej stały też, siedziały, tak, żeby nie zniosły tu nam drugich jajek, nie? Dlatego to mówię, to już od jutra czy od pojutrza będą trenowane gołębie i będą wejdą na system obiegowy. I będziemy to pokazywać. No i będziemy mieli możliwość porównać sobie. Mamy gołębie taki klasyczny zrobiony, tak jak widzimy tutaj z desek. My nie mówimy, że może to są gorsze, bo tu, aha, tutaj jest modyfikacja. No, pokażmy jeszcze może taką chociaż jedną celę, bo tutaj też mamy te cele zrobione z poliwęglanu, wszystkie ścianki. Że możemy to sobie dokładnie momentalnie, tak jak tam pokazywaliśmy, kapczerem czy nawet zwykłym wężem. Tu tak jest płyta, którą wyciągamy. Tu jest wszystko suchutkie. Możemy obserwować ten kał. No trochę, że tak powiem, pracy to trwa, bo tutaj nie jest nie tyle problem nawet materiał czy coś, tylko no po prostu trzeba zorganizować zawsze jakąś ekipę ludzi, którzy po prostu przyszli i tutaj pomogli zrobić to wszystkie te. My tutaj się to już długi czas. Nic się samemu nie robi. No niestety. Znaczy ja to sam właśnie muszę niestety z kolei. Ale to ja lubię, bo takie rzeczy to ja lubię. Także o zobaczmy. I tak wyglądają tutaj kolejne cele. No będziemy sobie jutro tutaj mogli w drugiej części naszego tutaj, że tak powiem, fotoreportażu pokazać, jak to nam wszystko wyszło. No i tak za parę dni może już będziemy mieli ten gołębnik tam jeszcze pomalowany. No i za parę dni podejrzewam, że już te młody na aukcji też też. No będziemy, bo mamy już pospisywane ten. I zobaczmy. I teraz chodźmy jeszcze tutaj, pokażmy. O. I tutaj dla kontrastu byliśmy w gołębniku klasycznym takim, z takimi ścianami, a tutaj mamy ten gołębnik, co postawiliśmy. O. No jest troszeczkę różnica. Jest, jest szutko. A planujemy też jeszcze taką ciekawostkę zrobić, to koledzy jutro zobaczą. Mamy takie specjalne solarne, pół metra kwadratowego takie panele. 12-woltowa instalacja oświetleniowa i nie wymagać. I to jest od razu, przy okazji od razu powiem, że napięcie zasilające jest w pełni kompatybilne z napięciem do każdego systemu konstatującego czas przylotu gołębi. Tak jest. I będziemy mieli całkowicie autonomicznie zależny układ i nieważne czy tam elektrownia ostatnio jest czy coś. Dlaczego robimy te gołębniki z tych paneli? Ostatnio 2 czy 3 lata z rzędu, jak się jedzie do Houten na targi gołębi, tam widać już belgijskie gołębniki plastikowe. Tylko że tamte plastiki są, gołębniki są robione na zasadzie, powiedzmy, naszego toitoja. A to jest po prostu jeszcze chyba lepsze. Znaczy, bo ja na przykład powiem, mi się ta kompozycja podała raz, że to jest kompatybilność taka, znaczy przepraszam, taka jakby to, no, jakby to powiedzieć, no modułowość przede wszystkim zapewniona, to jest lekka konstrukcja zgrabna, filigranowa. Zobaczmy, w tym gołębniku on jest dłuższy od tego niż byliśmy w poprzednio, jest minimalnie dosłownie 20 cm chyba węższy, tylko nie, 30, no, 70 cm. 70, przepraszam, czyli jedno przesło praktycznie byśmy dołożyli, ale jaka delikatna, taka fajna konstrukcja. I tutaj też specjalnie zrobiliśmy takie inne troszeczkę rozwiązanie podłogi, bo mówię, mamy pełno na środku i mamy po prostu boki położone obłożone rusztem. Dzięki temu myślę, że nam się uda to łatwo zapewnić tutaj sprzątanie, bo raz, że będziemy też sprzątanie i wentylację. Po prostu każdy kurz, każdy ten, który w tym gołębniku będzie zagrażał gołębiom, po prostu tu spada na dół. Przy każdym lataniu wszystko idzie na boki, wiadomo, że spada na dół. Ja mówię, to rozwiązanie nam mnie tak zainspirowało, kiedy byłem u kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich. Przy okazji pozdrawiamy ich. Oni mieli takie właśnie też analogicznie to zrobione właśnie, tylko mieli troszeczkę te takie brudniki, powiedzmy te mniejsze te, ale idea jest dokładnie ta sama. I myślę tutaj, że kiedy ten wlot tu z przodu będziemy mieli, bo mieliśmy dylemat, czy tam robić tą wolierę u góry, my zrobimy tutaj prawdopodobnie jeszcze jedną wolierę z tyłu,
to będziemy sobie oglądać, bo chcemy zobaczyć tak, żeby te gołębie widziały i to się dzieje ze wszystkich stron. No, no będziemy kombinować po prostu. No. Ale to co robimy, tak jak mówiłem na poprzednim filmiku, metodą prób i błędów, po prostu jest to gołębik, powiedzmy, doświadczalny. O, i tutaj właśnie sobie, znaczy to już takie doświadczenie z kilku lat, no. ale dzięki temu widzimy lekka konstrukcja, tutaj nam się łatwo udało i zobaczmy. Mi się wydaje, że tak dość estetycznie wygląda. Dziękujemy bardzo i do jutra. Do zobaczenia. Do zobaczenia.